Specjaliści szacują, że mniej więcej między 1 a 3% osób cierpi na zaburzenie osobowości borderline. Niestety kolejne statystyki są jeszcze gorsze, bo między 3 a 10% z tych osób kiedyś odbierze sobie życie. Więc jeśli ty chcesz dowiedzieć się, czy jesteś taką osobą, w jaki sposób możesz sobie pomóc, skąd się biorą te rzeczy, albo ktoś w twoim otoczeniu być może na to cierpi i chcesz tej osobie pomóc, ten film jest właśnie dla ciebie. Zaczynajmy więc! W ostatnich latach możemy dostrzec bardzo pozytywny trend, że coraz więcej osób interesuje się swoim zdrowiem psychicznym. Może wynika to z tego, że coraz więcej osób ma problemy psychiczne, bo statystyki depresji czy nerwic lękowych no, lecą po prostu pod sam sufit. Natomiast wiele osób właśnie dowiedziało się o czymś takim, że istnieje coś takiego jak borderline, czyli uwaga, z definicji typ z pogranicza osobowości chwiejnej emocjonalnie, brzmi bardzo skomplikowanie, ale takie do końca skomplikowane nie jest, ponieważ żeby zidentyfikować taką osobę, to uwaga, są tutaj różne klasyfikacje, według jednej z nich powinna ona spełniać przynajmniej trzy z cech, które teraz ci wymienię, czyli niejasność dotycząca obrazu własnej osoby, brak celów i preferencji, również seksualnych, no to możemy zauważyć w obecnym społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, intensywne, niestabilne związki, które prowadzą do kryzysów emocjonalnych, próby uniknięcia potencjalnego odrzucenia, groźby, działania samobójcze, czy stałe uczucie pustki wewnętrznej. I teraz popatrz się, jeśli spojrzysz na te rzeczy ze swojego punktu widzenia, to duże szanse, że te trzy punkty już ciebie charakteryzują. I dlatego trzeba być uważnym, uważać po prostu na to, żeby nie dokonywać autodiagnozy. Ponieważ jeśli spojrzysz na tak naprawdę warunki na różne choroby psychiczne, na depresję, na to, na tamto, to się okaże, że wszystkie ciebie dotyczą. My jako ludzie mamy na tyle złożoną po prostu osobowość i psychikę, że każdy z nas czasem się wkurza, każdy z nas czasem traci panowanie nad sobą, czasem czuje się niepewny, czasem mu smutno. Więc po to właśnie mamy specjalistów, po to mamy lekarzy, żebyś ty po prostu się sam nie diagnozował, tylko mógł trafić do kogoś, bo ci lekarze też są różni. Czy to znaczy, że każdy, kto ma dyplom, to już na pewno wskaże ci idealnie po prostu, jaki jest twój problem i później wskaże ci, jak możesz go wyleczyć i go wyleczy? No nie, niestety wygląda to zgoła przeciwnie. Tych dobrych lekarzy to jest bardzo mało, a w ogóle ogólnie lekarzy, psychiatrów czy psychologów w Polsce, to jest co kot napłakał. Natomiast możesz sobie również sam pomóc, przede wszystkim wiedząc, na co zwracać uwagę i przede wszystkim stosując różne ze wskazówek, które tutaj ci podam. Popatrzcie. To zaburzenie osobowości przez większość naukowców jest postrzegane jako no, zaburzenie osobowości, nie jako choroba. Taka jak na przykład schizofrenia, czy choroba afektywna dwubiegunowa, to jest choroba po prostu, gdzie człowiek powinien przyjmować leki w większości przypadków, powinien leczyć się i to prawdopodobnie do końca życia. To nie jest grypa, to nie jest jakaś choroba, którą można w ten sposób wyleczyć. Raczej tutaj koniecznością jest po prostu praca nad sobą. Praca nad sobą. Poprzez psychoterapię, poprzez różne inne rzeczy, o których jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Natomiast ja już na samym wstępie chcę ci pomóc. Niezależnie od tego, czy ciebie dotyczyć będzie zaburzenie borderline, czy nie, to warto, żebyś pojawił się, czy pojawiła się na moim niedzielnym szkoleniu o godzinie 10. Bo będę na tym szkoleniu uczyć was, jak zbudować potężną pewność siebie. W jaki sposób właśnie zbudować samoocenę, poprawić swoją asertywność, bo to zaburzenie borderline ma bardzo dużo wspólnego właśnie z niską pewnością siebie, ze strachem przed odrzuceniem, zaraz o tym też będziemy mówić, więc jeśli chcesz już teraz poprawić to, jak się czujesz, jak się kontaktujesz z innymi, jak postrzegają cię inni ludzie, w jaki sposób odważnie podchodzisz, czy jako po prostu ofiara i tchórz do życia, no to tym wszystkim będziemy mówić w niedzielę, więc ustaw sobie koniecznie na początek przypomnienie, na przykład na 9:30, żeby się jeszcze wcześniej ogarnąć, alarm po prostu w telefonie, ale wejdź też na stronę wyzwania 90 dni.pl, łamane przez webinar, bo tam wystarczy, że podasz imię, swojego maila i ja wyślę ci po prostu przypomnienie z danymi dostępowymi do tego bezpłatnego całkowicie szkolenia. Więc dostaniesz ode mnie już bardzo, bardzo cenną wartość. Zrób to teraz, a my lecimy dalej. Popatrz się. Na czym w praktyce polega ta choroba? Polega na tym, że z jednej strony człowiek boi się pochłonięcia przez jakiś związek, przez relację z kimś innym, a z drugiej strony boi się porzucenia. Czyli właśnie z powodu tego, z jednej strony taki człowiek boi się odrzucenia, nie? Boi się, że zostanie porzucony przez kochaną osobę czy przez jakieś środowisko,
A z drugiej strony boi się właśnie te relacje tworzyć. Dlatego te związki są właśnie nacechowane tak silnym napięciem emocjonalnym, ponieważ człowiek cierpiący na borderline, on cały czas z jednej strony chce być kochany, potrzebuje tej miłości, ale z drugiej strony boi się ją stracić. Więc boi się angażować, a jak się zaangażuje, to boi się, że ją straci. I to powoduje taki bardzo silny rollercoaster emocjonalny w głowie tej osoby i również w głowie wszystkich ludzi dookoła. No bo efektem tego właśnie są stany lękowe, zaburzenia nastroju, nawet zaburzenia depresyjne, natręctwa, różne bóle w ciele. Nie? No bo człowiek, który cały czas jest spięty, pospinany, to również oddziałuje w sposób fizyczny na jego ciało. Objawy różne neurologiczne, uzależnianie się od substancji, od alkoholu, od narkotyków, nadużywanie tych rzeczy, zaburzenia odżywiania, jakieś zaburzenia obsesyjne. Więc te rzeczy mogą się pojawiać. I również człowiek ma wtedy trudność w postrzeganiem dobrych i złych aspektów różnych ludzi. Czyli patrzy na każdego człowieka w sposób czarno-biały. Raz go idealizuje, prawda? Raz go kocha, uwielbia, on jest najlepszy na świecie, lepszy niż w rzeczywistości, a raz tego człowieka nienawidzi po prostu. No i to jest nie tylko bolesne bardzo dla tej osoby, no bo popatrz, z jednej strony taki człowiek z borderline się w kimś bardzo zakochuje, kocha tą osobę, idealizuje, po to, żeby za pięć minut już tej osoby nienawidzieć. Więc taka osoba bardzo cierpi, no ale wiadomo, cierpi również ten partner, który jest później podatny na te wszystkie emocjonalne po prostu górki i dołki. I teraz, jakie są przyczyny tego typu zaburzenia, tego typu cierpienia w życiu tej osoby, które później przekłada się na innych ludzi dookoła? Przyczyny, to przede wszystkim właśnie zaniedbanie ze strony opiekunów, czyli rodziców, przeważnie ojca, matki albo obydwu. Na nieobecność w życiu, prawda? Czyli rodzice na przykład pracoholicy, albo alkoholicy, albo wyjeżdżali dużo, albo to dziecko gdzieś, emocjonalnie po prostu zaniedbali. Również chaos w rodzinie, brak stabilności, kiedy właśnie jest to jakaś rodzina trudna, gdzie brakuje tej stabilnej miłości, takiego fundamentu, ona powoduje właśnie w człowieku to, że on później w przyszłości ma duży problem, żeby stworzyć z innymi zdrowe relacje. Bardzo często jakieś traumatyczne wydarzenia, typu molestowanie, przemoc, utrata kogoś bliskiego mogą właśnie też spowodować wytworzenie się takiego zaburzenia. Nieufny wzorzec jakiegoś przywiązania. Czyli kocham, ale się boję. No właśnie, ojciec, który na co dzień jest miły i fantastyczny, ale który po alkoholu staje się tyranem po prostu i terrorystą, bo właśnie to powoduje u człowieka zbudowanie takiego niezdrowego po prostu podejścia do miłości, do bliskości z drugim człowiekiem. I teraz, jakie są sposoby leczenia tego zaburzenia? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, pierwsza rzecz to jest psychoterapia. Czyli na czym polega psychoterapia? Na tym, że człowiek jest w stanie zrozumieć, przepracować swoje różne zachowania, swoje reakcje, swoje podejście do świata, podejście do innych ludzi, interpretacje ich zachowań, interpretacje swoich zachowań. Nadać nowego znaczenia dla pewnych sytuacji, zbudować pewien porządek po prostu w swoim umyśle. Więc oczywiście wskazane jest tutaj, żeby skorzystać z pomocy specjalisty, ale pamiętaj, że nie jesteś tylko na niego zdany, co więcej, jego praca będzie polegać na tym, że wskaże ci pewną ścieżkę, a ty musisz bardzo dużo pracy wykonać sam czy sama. Czasem jest potrzebna, tak, owszem, farmakologia. Jeśli na przykład to zaburzenie powoduje jakieś silne lęki, silne stany depresyjne, ostre stany depresyjne, to wtedy mogą człowiekowi pomóc leki. Natomiast pamiętaj, że absolutnie leki nie leczą absolutnie tego zaburzenia. Nie leczą tutaj nic. Mogą tylko pozwolić po prostu złagodzić objawy, natomiast ono dalej będzie istnieć. Jak odstawisz leki, będzie dokładnie tak samo, jak było wcześniej. Natomiast najważniejsze to jest chyba właśnie to, o czym powiedziałem wcześniej, żeby pracować nad sobą, zrozumieć swoje własne zachowania, zrozumieć to, co się dzieje w twojej głowie, zacząć nazywać swoje emocje, nie? Jak przeżywasz jakieś emocje, to zastanowić się, co ja odczuwam. Zacząć to zapisywać w dzienniku, zacząć nabywać pewnego takiego obiektywizmu do swojego życia, nie? Do swojego podejścia do innych ludzi, bo można sobie z tym poradzić. Pokazują tutaj badania, że wiele osób było w stanie bez problemu po prostu poradzić sobie z tym zaburzeniem, może nie do końca się go pozbyć, ale żyć z nim szczęśliwie, budować szczęśliwe związki, szczęśliwą rodzinę. Więc jeśli ty jesteś taką osobą, bądź ktoś w twoim otoczeniu właśnie wykazuje tego typu tendencje, to pamiętaj o tym, że ta osoba jak najbardziej ma szansę na szczęśliwe życie, jak najbardziej, tylko musi włożyć tą pracę. Jeśli nie włoży w tej pracy, to niestety po prostu będzie niszczyć siebie, niszczyć innych dookoła siebie, no i nie będzie niczego, jak to mawiał klasyk. Więc słuchaj, mam nadzieję, że dzisiejszy film ci pomógł. Jeśli tak, wrzuć łapkę w górę, udostępnij również ten film dalej, subskrybuj kanał, no i spotkajmy się w niedzielę o godzinie 10, gdzie za darmo przekażę ci jeszcze bardziej wartościową wiedzę, konkretne strategie budowania pewności siebie, samooceny, podniesienia twojej samooceny, budowania asertywności, więc skorzystaj z tego, ja się na dzisiaj z tobą żegnam. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć! 90 dni, wyzwanie do spełnienia, magików mistrzostwo, nie ma zwątpienia, elita VIP, górę szybów znoszenia, ja te przeżycie, to jest moje marzenie.